Ostatnie spotkanie w Ekstralidze przed własną publicznością rozegrają w sobotę piłkarki AZS-u Wrocław. Drużyna Mariusza Kowalskiego podejmie od 11 KKP Bydgoszcz. Wrocławianki na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zajmują piątą pozycję. Bydgoszczanki są sklasyfikowane dwa miejsca niżej w przypadku wygranej. Akademiczki zachowają szansę na wyprzedzenie Pogoni Szczecin i zakończenie sezonu tuż za podium. Nie zabraknie kobiecej urody, gracji, ale też zaciętej walki. W sobotę i niedzielę w hali AWF przy Stadionie Olimpijskim zostanie rozegrany 29. Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej. Zawodniczki z 10 państw będą walczyć o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Łącznie zaprezentuje się prawie 100 gimnastyczek. W sobotę początek o 11, w niedzielę o 9. W decydującą fazę wkraczają rozgrywane w Makowicach obok Świdnicy indywidualne Mistrzostwa Polski w Warcabach. Nasz zawodnik na razie odgrywa kluczową rolę. Są to 36. Mistrzostwa Polski, a 13 rozgrywane systemem finał, półfinały. Poziom turnieju jest wysoki, z roku na rok się poprawia. W tym roku na In Plus gra jest Oskara Budisa z Sokoła Wrocław, który osiągnął dwupunktową przewagę nad goniącymi go rywalami i na razie tą przewagę utrzymuje. W sobotę o 15 zostanie rozegrana ostatnia runda turnieju, w niedzielę na 9 zaplanowano zakończenie.